seen anything like this. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Yeah. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh, wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noor now. I have to go. No i cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry'a oczywiście. Zacząłem już jakby kolejną misję, żebyście mieli taki ładny wstępniaczek. No i mamy misje kolejne w postaci... tutaj mamy Hurka, tutaj mamy Sabala, a tutaj mamy gdzieś jeszcze jedno, o tutaj. Yogi i Regi, chyba najgorsze misje w grze. I zrobimy z odcinkami dwa obozy, wyczyściłem jedną tą. Jedyne co bym chciał zrobić w tym odcinku, to zrobić jednego tapira. Żeby tego się dostać, muszę pójść tutaj. I wtedy będę mógł sobie powiększyć ekwipunek, więc widzimy się za chwilę. Dobra. Jesteś z powrotem, jak też widzicie. Teraz zobaczycie, mam. Kupiłem jedną broń nową w postaci tego. PM-a, czy jakby tam nazwać, sobie kupiłem. Tylko po to, żeby mieć jakoś łatwiej. Strzelanie. Dobra, mamy tylko tuktuka, widzę, dostępnego, no. Będziemy musieli troszeczkę się pomęczyć. Zjeżdżeniem, bo nie ma pyrpyrcia niestety tutaj nigdzie. Ale to jest tylko 300 metrów do tego miejsca mamy i będziemy mogli... to sobie znaleźć tego tapira. Bo chcę go tylko po to, by sobie móc powiększyć troszeczkę ekwipunek. Już i tak między odcinkami popolowałem na sambary, chyba nazywały się, tylko po to, by móc sobie powiększyć troszeczkę plecak z 30 na 60. I mi się to bardzo, bardzo przydało, to prawda. Szczerze, no tym tuktukiem się do dupy jeździ. Jest wolny. No ale mamy też troszeczkę mało amunicji, ale myślę, że sobie powiedzmy, bo to jest z polowania troszeczkę jeszcze. Nic potraciłem. O! Tygrysy. Jednego załatwiliśmy. W sumie mamy darmową skórę z tygrysa. Co raczej częstą rzeczą nie jest, bo tygrysy są mega agresywne w tej grze. Wezmę tą skórę z tego tygrysa. Jeszcze tego drugiego, to tak w brutalny sposób się go pozbędziemy, nie? Czyli na... czyli na auto. Brutalny sposób, ale działa, taka jest prawda. Jest bardzo fajny do wykorzystywania. Niestety... a dzięki temu mamy wytwarzanie przedmiotu, możemy sobie zrobić... torbę na ciężką amunicję. Jakoś mi się przyda, to potrzebuję jednego. Portfelu nie mam jak na razie. No i plecak mam. Żeby skóry świni. Troszeczkę by parę rzeczy ulepszyłem. Między tymi odcinkami. Dwie rzeczy ulepszyłem, przepraszam. Dwie rzeczy tylko. Mam jakąś. Mam pytanie, ale nie chcę się tam iść zbytnio. O, pyrpyrcia jest tutaj. Super. To jak znajdę tego jednego tapira, już widzę je nawet. Nie, to są świnie. To też ten sam brutalny sposób się ich pozbyliśmy, nie? Skóra świńska, dziękuję. O nie, muszę tak, to jest głupia animacja, jej nie lubię. No dobra, idziemy szukać. Hiennych, cholernych tapirów.
Jedyne co jak na razie widzę to kolejnego tygrysa. Który chce polować na świnie. Możemy zobaczyć piękny moment polowania na tą świnię. Już? Jaki ten... Au. Jak ja nie lubię tygrysów w tej grze. Dobra, ale tygrysy w tej grze są zwalone. No dobra, my i świniaka. No niezbyt to jest celne, no niestety. Amunicji zbyt wiele nam nie zostało, ale mogę sobie ulepszyć znowu plecak. I kołczan. Więc zrobimy sobie plecak jednak. Plecak jest bardziej opłacalny niż kołczan, bo... Bo no, no nie używać tak często tych łuków w tej grze. Ale tych to napierniczamy z tego i tyle. Z tego karabinu tak se leży. A tam kupiec jest. No nie ma tych tapirów. Nigdzie. To jest jedyne, czego ja chcę. A widzę, kurde, więcej tygrysów. Co mi się niezbyt podoba, bo tygrysy w tej grze są zbyt broken. No ale... Mamy karabin maszynowy, tak stojąc sobie ładnie i darmową tą pojedynkę, co mnie to robi bardziej. Poza odcinkami, chyba tak... Po tych dwóch tygrysach sobie... Podziękujemy i... O! Idziemy pomóc! Dobra, wszyscy, wszyscy! Ała! Żeby tak mnie atakować. No i widzę, no nie znajdziemy tych głupich tapirów tutaj. Bo jedyne co widzę, no to właśnie te głupie tygrysy tutaj znajduję. O tapirach mowa, mamy je. Jak się czegoś nie chce, to wtedy się pojawiają. No. Po prostu teraz mogę się wrócić do niektórego punktu i pójdziemy po prostu na misję. Myślę, że tego chórka zrobimy. I jak to zrobimy, to... Po prostu pójdę po amunicję, nie? No i super, mamy wytwarzanie przedmiotów. Mamy to, bym jedynie chciał teraz to, czyli skórę dzika bym musiał znaleźć. Ale tak jak mówię, nie będę tego teraz tak robić, by was... zamęczać. Ale sobie zobaczę, czy mogę coś ciekawego kupić. Strzały wybuchające, przedmiotów, czy to chciałbym. W sumie tak to średnio. Z tych rzeczy jak na razie ciekawe tu mamy. Taka prawda, chociaż najpierw w przypadku to mogę sobie kupić. I tak, idziemy teraz, tak, gdzie mamy misję? Chórka mamy tu.
Więc nim się zajmiemy, dziki są, myślę, że to będę robić bardziej po między odcinkami. Te polowania, by was nie męczyć, chyba że was będziecie chcieli, że Barson nagraj polowanie. No to wtedy nagram polowanie dla was i będzie na odcinku. Ok, amunicja, tu nic nie mogę, mogę coś sprzedać. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Rzeźba tygrysa, flagi modlitewne i pióra. Kurysy zostawiam, przydadzą się, ale tak, mogę sobie jeszcze jedną rzecz, uzbrojenie. Mógłbym sobie strzelbę kupić, nie, tu mamy to co mam, łuk wyjątkowe. Tu nic nie mam, bo to jest jakieś szturmowe, jest broń boczna. Tego nie mam, przedmioty to nie, amunicja. Uzbrojenie, no tu mamy chyba strzelby, nie MP. Gdzie jest, tu jest strzelba. W sumie strzelbę sobie możemy kupić. Ale w sumie ja mogę sobie zebrać za darmo, więc czy wydawanie 20 tysięcy nie jest opłacalne na to? Okej. Telefon komórkowy i 100 jeszcze tych. No idziemy do chórka. Jak powiedziałem. No to misję tutaj. Co mamy? I on zaczniemy. Badrę też zrobiliśmy dzisiaj, więc. To say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you, me or my, Golden Path buddies, that's right. Living the dream. Come on, punch it in. Boom! I went French fries, you stayed potato. That's all right. You kind of came in on the slow bus, too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around, though, okay? Okay, let's roll, Golden Path, homie! Woo! No okej, spotkaliśmy jakiegoś chórka. No dobra. Gra w trybie współpracy. Nie mam znajomych, niestety. I mamy to zrobione. Mamy teraz jakby kolejne dwie misje. No, te misje mieliśmy. Ci Yogi i Regi, czyli tych ćpunów, że tak powiem. No i Sawala. Aż mamy słynną Pyrpyrcię, jak ja to mówię. Która jest broken środkiem transportu w tej grze. To ją wybierzemy i polecimy po prostu. Sawala, no bo ona jest po prostu broken. Nie, my tak szybko... Za pomocą tego środka transportu idziemy. O, tam widzę tych. Ale nie ma dzików. Gdyby były dziki, to byłoby bardzo fajnie. A że dzików tam nie widzę, to nie jest tak fajnie. Tam widzę też strażnicę i wieżę. Tylko inna wieża, ale to już robiliśmy. To my ponton. Ponton nas nie interesuje. I wszystkie strażnice są te chmurki dymu. To jest akurat fajnie zrobione, mi się to podoba. Tak jest to ułatwione, pokazanie, gdzie są strażnice, które jeszcze musisz oczyścić w tej grze. Chciałbym ten nasz pistolet, mówię, muszę zrobić sobie torbę na amunicję, żeby mieć troszeczkę więcej, no bo tyle to mamy i dosyć mało. Taka prawda. Ale my tak dosyć blisko obydwie strażnice, nie wiem co będziemy robić z Sawalem tutaj. No zobaczymy. No dobra, wylądowaliśmy. Plakat oczywiście zerwiemy. No i jest Sawal. Siema Sawal. Pogadamy z tobą oczywiście. Champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You
guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Mohan died. That's why I stepped up. Because I knew your father. And I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. No i okej, mamy udać się do klasztoru, jak powiedział Sabal. No więc to tam zrobimy oczywiście. Bardziej bym poczyścił te strażnice teraz, bo w sumie jak są tak blisko. No ale dobra, no zrobimy to. I tyle, chociaż blisko też jest ta wieża. Że tak powiem, transmisji radiowej. No ale jest mi to, dotrzeć do klasztoru Chalyama. A znowu Pagan. Okej, Pagan musiał z nami już się pogadać, ale no... Ja też mam misję, zabij kuriera, mi się goś nie chce z tym kurierem biegać, więc... A że takim łatwym... sposobem... dostaliśmy się na górę. To są pyrpyrci właśnie. Możemy rozwalić tą wieżę transmisyjną. Troszeczkę sobie po prostu zwiększyć widoczność na mapie. I tyle. Sam też mówię, ułatwi troszeczkę wszystko. O, mam za darmo skapak. No super, ja dopiero co kupiłem. Czuję się oszukany przez grę. Au. Mamy umiejętności i tak. Zrobiliśmy też i to. Tak bezproblemowo, bez żadnej niepotrzebnej spinaczki to załatwiliśmy. Więc na łatwiznę udało nam się. A tu jest pewna, że jest ta maska. No dobra. A, mam. Chyba wiem, co tu będzie. Za misja. Wow. Czemu ja tak powiedziałem w górę? To nie mam żadnego pojęcia, czemu. Tak w górę powiedział, no tam była ta maska, no kurde, czy... Się nie musi po tą maskę co wracać. Po prostu pójdziemy tutaj, a dlatego po nie mogę się tutaj wrócić. Więc dobra, idziemy. Do klasztoru. Namaste, namaste. O. Dzień dobry. The son of the great Mohan.
Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, God of Gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Okej, mamy podnieść ofiarę, no dobra. I mamy dokończyć pielgrzymkę. Okej. Musimy chyba znaleźć wszystkie takie miejsca do zapalenia? Dobrze myślę. Okej. Yo! Niebieski płomień! No i tutaj jeszcze mamy coś. Czyż to wszystko? O. Odkładam koszyk. Co teraz? Wróć do raju. Raiju chyba się nazywa. No, mogę? Kolego, jak chcę z tobą rozmawiać? Uwielbiam to czasami w tych grach. No super, nie mogę nic zrobić. Jak ja to uwielbiam. O, co inaczej przegrasz misję. No super, tylko że misja mi się zbugowała. Nie mogę z nim porozmawiać. No, nie mogę. Naprawdę, muszę rozpocząć misję od nowa, bo gra mi się zbugowała. Naprawdę, takie coś musiało mi się stać. Nie sądzę, że jeszcze raz trzeba to zrobić. The son of the great Mohan, Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Dobra, to jest jedyny minus tej gry, że nie można mijać tych cutscenek. To jest chyba największy minus właśnie. I muszę psiknąć. No okej, dokończ pielgrzymkę. Okej. Okay. Pioru, niebieski płomień! Płonie. Okej, ja poczekam, się mu nie pokazuje, żeby znowu nie zbugował. Dzień dobry. Pan, co pan tu robi? Modli się. Hmm.
What? Wszystko? Mogę wyjść, bo nie mam żadnej kropki żółtej. Tak jest! Teraz zajarzyło. I mamy bronić klasztoru. Przed paganowcami oczywiście. Okej, tutaj trafiłem. Okej. A, wróg podkłada bombę. Dobra. Jezu, jacy wy jesteście bezużyteczni. Okej, teraz ty zostałeś. Dobra, mogę stu przeładować. No tam kolejni widzę. Czy ci już poginęli? Au. Okej. Jeszcze jeden jest. Dobra, napierniczamy w te auto. I jakiś podkłada tam nam drzwi. No nie gadaj, że się tu podpaliłem, ale mogę sobie mieć strzelbę. Za darmo. No i misja wykonana. Jedno jest pewne, że karma dobra. Więc myślę, że zrobimy. Okej. Okej. Kolejny? Co tu się dzieje? Naprawdę, wszystko tak pod tym. Drzenie karmiczne, dobra, czy ja mam granat? Mam oczywiście granat. Hop. Jebut! No co to za granat? No. I gotowe, możemy. Pójść to jedno miejsce jeszcze w tym odcinku. Mamy kolejne.
No. Łowców mieliśmy. Tu mamy pyrpyrcia? Nie, tutaj chcę zrobić tą maskę. Jak tu już jestem, no to... To zrobimy, ustawiam, że pewnie będzie gdzieś... Okej. Jezu, ilu was tu jest? Prawdę. Jedziesz i kolejni, i kolejni. No dobrze, ja bym podziękuję za uwagę. Ja myślę, że po prostu tą maskę zrobię już sam. Jak i jakieś pomniejsze te rzeczy, jak na przykład ulepszenie ekwipunku. Więc jeśli film się spodobał, zrób łapkę w górę, komentarz lub też subika. Chociaż myślę, że zaraz tą maskę znajdziemy po prostu gdzieś leżącą. No ale... To było na tyle. Do zobaczenia. Na razie.